Więźniowie w kajdankach to w CRC codzienny widok. Większość trafia do tak zwanej nory. Tam odsyła się tych, którzy łamią zasady. Ci zamiast ze współwięźniami siedzą w pojedynczych celach. Nie mają prawa do telefonów, kantyny i ruchu. Częstym gościem jest tu Rodney Ruggles. Przestępstwo napaść, wyrok 1 rok. Przezywają mnie buntownik i jestem nim, ale wolałbym przezwisko zabójca. Lista przestępstw Rugglesa obejmuje ponad 10 lat handlu narkotykami, włamań i napadów. Każdy wyrok był krótki, jednak przy ciągłym naruszaniu zasad zwolnienia warunkowego Ruggles wciąż wraca za kratki. Czy z wyboru, czy z konieczności, przyjmuje poza drapieżnika również na wolności. Ostatni wyrok dostał za napaść w barze na mężczyznę, który zaczepiał jego dziewczynę. Chwycił ją za bluzkę. Podbiegłem, pchnąłem go, wywaliłem przez drzwi. Zaciągnąłem do motelu i solidnie obiłem. Trudno go było potem rozpoznać. Gdy zobaczyłem, jak dotyka moją dziewczynę, niemal przetrąciłem mu kark i to całkiem świadomie. Każdy dzień tu był tego wart. Ruggles ma do odsiedzenia rok, a do nory trafił na 2 tygodnie za bójkę. Sam ją sprowokował. Jego celem są przestępcy seksualni, gwałciciele i pedofile. Sam ich łowię. I to mi daje prawdziwego kopa. Jak na polowaniu. Wypatrzyć jelenia, czekać, obserwować, słuchać. To dla wytrawnego myśliwego wielka frajda. A ja potrafię wytropić jednego pedofila wśród 2000 więźniów, jakbym znalazł igłę w stogu siana. Wypatruję celu i już nie odpuszczę. To mnie napędza. Dziś Rodneya Rugglesa czeka przesłuchanie przed Komisją do Spraw Wykroczeń, czyli sądem w więzieniu. Postawiono mu zarzut udziału w bójce. Komisja zajmuje się wszystkim, od niesubordynacji przez posiadanie papierosów i narkotyków, po napaści. I tu, jak w sądach wolnego świata, zapadają wyroki. Usłyszałeś zarzuty udziału w bójce oraz podżegania. Przyznajesz się? Tak. Z własnej woli? Tak. Chciałbyś coś dodać? Ten gość to przestępca seksualny. Poszedłem za nim do celi i przygwoździłem do ściany. Miał w kieszeni moje zdjęcie, co przedstawiało moje dzieci. Dostajesz 12 dni w izolatce. Ruggles spędzi 12 dni w norze. To cena, którą chętnie zapłaci. Być może więzienia Ohio oferują szansę na resocjalizację, ale potrzebna do tego jest wola więźnia, a intencje Rugglesa nie pozostawiają złudzeń.